W dniu 31 marca przypada wspomnienie świętego Beniamina, diakona i męczennika. Beniamin był diakonem biskupa Suzy, Abdasa. Kiedy w Persji wybuchło prześladowanie w latach 420 do 422, Beniamin został wtrącony do więzienia. Wyróżniał się odwagą i wymową. Dzięki interwencji ambasadora cesarza wschodniorzymskiego i na mocy traktatu zawartego pomiędzy cesarzem a Persami, król Persji przerwał prześladowanie. Beniamin po 2 latach wielu cierpień w więzieniu odzyskał wolność pod warunkiem, że zaprzestanie apostołowania. Tego warunku nie dochował. Sytuacja szybko się zmieniła. Persja popadła ponownie w konflikt z cesarstwem. Rozpoczęto na nowo prześladowanie chrześcijan, gdyż uważano ich za zwolenników cesarskich. Aresztowano ponownie Beniamina. Dla wymuszenia na nim wyparcia się wiary w Chrystusa zastosowano wobec niego najokrutniejsze męki. W paznokcie i w inne miejsca wielokrotnie wbijano mu kolce. Kiedy zaś święty nie załamał się, stracono go publicznie w roku 424 poprzez wbicie na pal obwiązany dla zwiększenia cierpień pętlami ze sznura. Do naszych czasów zachował się opis męki i śmierci Beniamina w języku greckim i ormiańskim. Kościoły wschodnie najczęściej obchodzą pamiątkę śmierci świętego Beniamina 31 marca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Beniamin aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.